wylosowano nam najlepszą, może nie najlepszą, ale na pewno czołową drużynę na świecie. I na pewno będzie to dobry sprawdzian dla nas, dla naszych charakterów, jak się zaprezentujemy zarówno w jutrzejszym spotkaniu, jak i później w rewanżu u nas w Kędzierzynie. Podchodzimy, myślę, że do tego spotkania jak do każdego innego, w pełni skoncentrowani, skupieni. Na pewno będziemy chcieli zaprezentować swoją najlepszą siatkówkę. Wynik zostaje otwarty do samego końca i zobaczymy, jak będzie. Na pewno mogliśmy trafić trochę łatwiejszego przeciwnika, ale z drugiej strony, celując w najwyższe trofeum, czyli wygranie Ligi Mistrzów, tak czy siak musielibyśmy się zmierzyć z najlepszymi zespołami w Europie. Więc myślę, że przetarcie się na samym początku z teoretycznym faworytem Ligi Mistrzów będzie jak najbardziej słuszne. Myślę, że nasza gra jest troszeczkę inna od drużyny z Civitanowej. Oni bardziej preferują siłową siatkówkę, my potrafimy grać trochę bardziej technicznie w neurologicznych sytuacjach, gdy mamy piłkę od siatki, staramy się też grać technicznie o blok, powtarzać akcje, oni preferują bardziej siłowe rozwiązania, więc tutaj będzie na pewno lekka różnica w stosunku do stylów gry, więc zobaczymy, czyj styl gry i czyja dyspozycja jutrzejsza będzie lepsza. Będzie to nasz najtrudniejszy test, aczkolwiek czy najważniejszy? Być może, na pewno pokaże nam to, w jakim jesteśmy w tym momencie etapie, na jaki poziom możemy się wznieść. No i nie ma w tym momencie za bardzo miejsca na pomyłkę, czy tam na jakieś testowanie. Musimy zagrać jak najlepiej potrafimy. Jeżeli tego nie zrobimy, to odpadniemy z Ligi Mistrzów, a tego oczywiście bardzo nie chcemy. Także u siebie na podwórku radzimy sobie na razie całkiem nieźle, a mam nadzieję, że na europejskim poradzimy sobie przynajmniej równie dobrze. Mam nadzieję, że zagramy na wysokim poziomie, a jaki będzie wynik, zobaczymy. Właśnie to będzie klucz do zwycięstwa jutro, grać cierpliwie z nimi, bo wiemy, że potrafią kopnąć zagrywki i na pewno będzie wiele sytuacji, żeby właśnie tak grać, jak potrafimy, czyli o blok i powtarzać tą akcję, więc no zobaczymy, na pewno będą się denerwować, jeżeli będzie nam to wychodzić. W kontekście złotego seta ewentualnego na pewno będzie to pewna przewaga, bo wszystko rozegra się u nas, a nie wiem, czy jesteśmy taką drużyną, która o wiele gorzej radzi sobie na wyjeździe, nie wydaje mi się, ale być może Civitanowa jest taką drużyną, więc na pewno we własnej hali będzie nam się grało trochę lepiej, również ze względu na to, że nie będziemy musieli podróżować, będziemy na meczu wypoczęci i w pełni sił i zobaczymy, jak to będzie wyglądać.